Zaczyna brakować łóżek na oddziale covidowym Sądeckiego Szpitala. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień, bo do lecznicy trafia coraz więcej chorych. W chwili obecnej na 44 łóżka covidowe mamy 43 pacjentów. Oprócz tego na szpitalnym oddziale ratunkowym jest 3 pacjentów czekających na wynik testu PCR. Dodatkowo mamy 2 pacjentów na intensywnej terapii covidowych. Szpital uruchamia dodatkowe łóżka covidowe, w związku z tym na niektóre oddziały wstrzymano przyjęcia planowe. W związku z zaistniałą sytuacją w dniu dzisiejszym zostało wstrzymane przyjęcia planowe na oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej i po zwolnieniu się miejsce będą tam tworzone łóżka covidowe. Chorzy, dla których nie ma miejsc, odsyłani są do innych placówek. Codziennie rano są raportowane, każdy szpital raportuje wolne miejsca covidowe. Taką informację mamy i na szpitalnym oddziale ratunkowym, jeżeli nie ma u nas w danym momencie wolnych miejsc, wtedy szukamy miejsca w innym ośrodku, który ma w danym momencie wolne miejsce. I jak dodaje rzeczniczka szpitala, większość pacjentów to osoby niezaszczepione.